Dzień dobry, nazywam się Agata Łakomska i chciałam wam powiedzieć moje świadectwo spotkania z Bogiem. Bo wiecie, to jest tak, że jeżeli nie będziemy Go szukać, to nic nie znajdziemy. Jeżeli nie będziemy pragnąć, to nic nie otrzymamy. On jest. Chcę wam powiedzieć, że Bóg jest i działa. Ale działa wtedy, kiedy ty tego chcesz. To tak samo, jak idziesz do fryzjera i obetnie ci włosy, ale dopóki do niego nie pójdziesz, to nie będziesz mieć ściętych włosów. Więc ja ci chcę powiedzieć, że jeżeli nie zawołasz do Boga, to nie zobaczysz Jego majestatu, nie zobaczysz Jego potęgi. Nie poznasz Go, jeżeli do Niego nie zawołasz, nie otworzysz swojego serca. Ja przez 7 lat chorowałam na niepłodność, nie miesiączkowałam. Od 13 roku życia nie miesiączkowałam, miałam policystyczne jajniki, zbyt małą macicę i lekarze twierdzili, że nie mogę zajść w ciążę, nie będę miała nigdy dzieci, tak mówili. I ja po ludzkim sposobem chodziłam od lekarza do lekarza, od endokrynologa do ginekologa i do następnego. I próbowałam różnych metod medycyny, jednak nic na mnie nie skutkowało, nawet nie dało się wywołać u mnie miesiączek. Gdzie u innych kobiet, chociaż to działało, że wywoływało miesiączki, u mnie nic nie działało. I po tych 7 latach zmory z lekarzami, z lekami, które też negatywnie wpływały na wątrobę, w końcu poddałam się i mówię, to jest niemożliwe, ja nie chcę żadnego in vitro, ja chcę z moim mężem mieć dzieci, chcę jak normalna rodzina, chcę mieć dużo dzieci, chcę po prostu funkcjonować jak rodzina. I wtedy, kiedy zaczęłam szukać cudu, bo mówię, że to niemożliwe, żeby tak to funkcjonowało, bo Kościół katolicki mówił mi, noś swój krzyż, a będziesz lepszym człowiekiem. Pewnie też nie raz usłyszeliście to, żeby nosić swój krzyż, tak Kościół katolicki uczy, ale to jest nieprawda. Kiedy ja zaczęłam szukać tego cudu, przyszedł do mnie człowiek i mi powiedział, że choroba pochodzi od diabła, a ty możesz być zdrowa dzisiaj, jeśli tylko uwierzysz w to, że Jezus Chrystus poniósł każdą chorobę na krzyżu. I twoją niepłodność też poniósł. Słowo Boże mówi, że On w ranach i sińcach naszych, swoich poniósł każdą chorobę i każdy grzech. Poniósł twoją chorobę i poniósł moją chorobę. Ja dzisiaj mam 3-letniego syna i 2 dziecko w drodze. Dzięki Bogu, dzięki temu, że uwierzyłam. Nic więcej nie zrobiłam. Nie odmawiałam żadnych pacierzy. Nie robiłam żadnych sakramentów specjalnych. Nie poszłam na pielgrzymkę. Uwierzyłam tylko w to, co Słowo Boże mówi, że możesz być zdrowy przez to, że Jezus Chrystus w swoich sińcach i ranach na krzyżu poniósł twoją chorobę. Ja w to uwierzyłam i zostałam uzdrowiona. Dzisiaj mam syna, mam córkę w drodze. Wcześniej zaczęłam też miesiączkować, czego wcześniej u mnie w życiu nie było. Naturalnie to było dla mnie niemożliwe, po prostu nie miałam takich predyspozycji. Chorowałam, a dzisiaj jestem zdrowa. Dzisiaj mam zdrowego syna, chociaż cierpiał na atopowe zapalenie skóry. Mój mąż cierpiał na też choroby skórne, kiedy wychodziło słońce wiosną, miał pełną plam na skórze. Dzisiaj jest zdrowy, nie choruje, nie ma żadnej alergii. Dzięki Bogu, dzięki temu, że uwierzyliśmy w proste słowo, że możesz być zdrowy przez to, że Jezus Chrystus poniósł twoją chorobę. Mało tego, poniósł każdy twój grzech, każdy twój błąd. Gdziekolwiek, jakimkolwiek jesteś dzisiaj miejscu, czy, nie wiem, kradłeś, zabiłeś kogoś, jakikolwiek grzech popełniłeś, jesteś w jakiejś mafii, nie wiem, jakikolwiek jesteś miejscu, w którym nie widzisz wyjścia, to ja ci chcę powiedzieć, że jest wyjście. Ponieważ Bóg ma dla ciebie otwarte serce i tylko czeka na to, żebyś ty otworzył te serce. I powiem ci, że On działa. On działa w ponadnaturalny sposób i chce cię uwolnić dzisiaj. Słowo Boże też mówi, żeby nakładać ręce na chorych, a oni będą uzdrowieni i uwolnieni. I ja dzisiaj nakładam ręce na chorych i są uzdrowieni, są uwolnieni. Możesz być dzisiaj uwolniony z depresji, z jakichkolwiek problemów, które przechodzisz, ponieważ Bóg poniósł każdy twój grzech i możesz być od Niego wolny. Nie musisz być ociężały, nie musisz pracować od 10 do 10, nie musisz być ubogi, nie musisz być chory, depresji, nie musisz być biedny, ponieważ błogosławieństwo jest w mocy Pana. Diabeł cię oszukuje i kłamie, ponieważ on tutaj jest. Jest tutaj niezmiennie, tak jak Bóg. Jest niezmienny. Diabeł cię będzie okłamywać, będzie ci wciskać ciemnoty,
a tylko jedna jest prawda i jeden jest Bóg i jedna jest wiara. Jesteśmy z Kościoła Chrześcijańskiego w Gliwicach. Tam się spotykamy, ale nie jesteśmy żadnym odłamkiem religijnym. Po prostu wierzymy w Boga, tego Jezusa Chrystusa, który 2000 lat temu umarł na krzyżu za Ciebie i za mnie. Ten sam Jezus zmartwychwstał po 3 dniach, żyje, poszedł do nieba, on nie jest w opłatku, on jest żywy, on jest człowiekiem, który wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca. To nie jest opłatek, to nie jest religia, tylko to jest żywy Bóg. On tutaj przyjdzie ponownie, kiedy ten świat będzie się chylił ku końcowi. Przyjdzie tutaj i zabierze swoje dzieci. A dzieckiem jest ten, kto wierzy. Nie ten, kto chodzi do kościoła, nie ten, kto uprawia jakąś religię i bierze udział w sakramentach. Dzieckiem jest ten, który wierzy i który odda mu życie. Nie ten, który chodzi za pan brat z szatanem i z diabłem i żyje pod jego dyktando. Tylko dzieckiem Bożym jest ten, kto się pojednał z Bogiem, kto przyjął Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, kto zapragnął w swoim sercu zmian. Chciał już żyć tak jak ludzie na tym świecie. Nie chciał być już okłamywany przez diabła, ale chciał poznać prawdę. Prawda jest tylko jedna. Jeden jest Bóg i prawda jest tylko jedna. Jezus Chrystus poniósł Twoją karę, bo Tobie się należała. Każdemu z nas się należała kara, bo każdy zbłądził i brak mu chwały Bożej. Każdy z nas zbłądził i każdy z nas potrzebuje wybawienia. Każdy z nas jest w innych problemach. Każdy z nas przechodził w życiu coś innego, ale każdy z nas potrzebuje Boga do swojego życia, bo inaczej umrze. Ludzie giną, bo brak im poznania, bo ludzie nie głoszą prawdziwej Ewangelii. Religia to nie jest Ewangelia i to nie jest Bóg. Jest mnóstwo odłamów religijnych, ale ty musisz poznać Boga, a nie religię. Ja 5 lat temu poznałam Jezusa Chrystusa i dzisiaj mam pewność tego, że jestem zbawiona. Bo zbawienie jest z łaski, przez wiarę, a nie z uczynków. Nie możesz sobie zasłużyć na zbawienie. Nic nie możesz dołożyć do tego, co Jezus zrobił dla ciebie. Nic. Musisz tylko uwierzyć i przyjąć Go do swojego serca, a będziesz zbawiony. Amen.